Witam Państwa na konferencji prasowej po meczu Miedź Legnica z Nicz Pruszków. Spotkanie zakończyło się wynikiem 4-0. Jako uzupełnienie dodam, że mecz z trybun obserwowało 3118 kibiców. W pierwszej części konferencji naszym gościem jest pan Grzegorz Szoka, szkoleniowiec z Nicza Pruszków. Panie trenerze, proszę o podsumowanie meczu. Dzień dobry, witam wszystkich. W pierwszej kolejności muszę pogratulować gospodarzom o wysokiego zwycięstwa. Na pewno trzeba docenić to, jak dzisiaj byliście efektywni na boisku, bo chyba bodajże 5 strzałów na bramkę, 4 bramki. No co jeżeli chodzi o nas, no to nam mecz się wybitnie nie ułożył dzisiejszego dnia. Straciliśmy bramkę, można powiedzieć, po pierwszej sytuacji szybko rzut rożny dla gospodarzy. Chwila dekoncentracji w polu karnym, 1-0 i można powiedzieć, że plan, który mieliśmy na ten mecz, musiał się szybko zmienić. Widać było, że z boiska jest duża chęć odrobienia tego wyniku. Wyszliśmy wyżej. Wydawało się, że coraz lepiej operujemy piłką, dochodzimy do sytuacji bramkowych. Niestety no nie oddaliśmy z takiego strzału, który pokonałby bramkarza, a Miedź wychodzi z kontrą i strzela na 2-0. Za chwilę obraz się powtarza, Miedź się cofnęła. Jest szybka kontra i rzut wolny, rykoszet odbity od muru, dobitka z bliskiej odległości, 3-0 do przerwy. No i rozmawiamy o tym, że nie chcemy się rzucić na hura, żeby nie skończyło się wysokim wynikiem, ale przede wszystkim chcemy strzelić jedną bramkę, która może zmienić oblicze tego meczu i dać wiarę, zachwiać trochę pewność gospodarzy. No a w 48 minucie jest rzut karny, 4-0 i tak naprawdę ciężko coś zbierać z nas. Ja mogę pochwalić tylko chłopaków za to, że było widać chęć i ambicje na boisku do końca meczu. Byli zawodnicy, którzy nie chcieli schodzić, mimo tego, że za chwilę mamy następny mecz. Pewnie ludzie, którzy nie oglądali tego spotkania i zobaczą suchy wynik, będą się śmiali, że można gdzieś tam dziękować za walkę, ambicje, ale no po prostu ja widzę, że ten zespół bardzo chciał odrobić, bo byliśmy po przegranym meczu i myślę, że tak samo będzie w następnym meczu już za 2 dni, bo tak naprawdę w piłce liczy się to, żeby przetrwać takie momenty, pokazać charakter, być razem w drużynie i po prostu w następnym meczu, nie mówiąc o tym, ale po prostu wyjść i udowodnić na boisku i na to bardzo liczę. W drugiej części konferencji gościem jest szkoleniowiec gospodarzy, pan Ireneusz Maurot. Panie trenerze, proszę o podsumowanie meczu. Dzień dobry. No może to dziwnie zabrzmi, ale mimo tego okazałego zwycięstwa ja nie jestem gdzieś tam do końca zadowolony nie z całego meczu, ale z fragmentów gry, bo weszliśmy w mecz kapitalnie, dobrze graliśmy, strzeliśmy 2 bramki i później i zbyt głęboko się cofnęliśmy, ale to jeszcze nie było największym problemem. Natomiast no, taka bardzo dużą ilość niewymuszonych strat mieliśmy i w efekcie może tych sytuacji z niż pierwszej połowie takich czystych nie miał, ale kilka razy było groźne i to było wszystko właśnie po takich sytuacjach, gdzie mogliśmy to dużo lepiej rozwiązać, mieliśmy opcje inne granie, to nie było pod presją przeciwnika i to na pewno minusem tej pierwszej połowy dużym, natomiast no plusem te bramki po stałych fragmentach, bo sporo nad tym też pracujemy, a to jakby dopiero w 2 meczach nas to nagrodziło, bo parę dni temu w Warszawie i dzisiaj ta bramka otwierająca, oczywiście rzut wolny, to tam troszeczkę to już jest indywidualny zawodnik, troszkę szczęścia, no bo ta piłka się odbiła i spadła Nemani pod nogi. Natomiast no, na pewno znów początek drugiej połowy znów dobry, znów gdzieś tam dosyć nieźle się utrzymaliśmy przy piłce, przyjęliśmy bramkę i później znów taki moment, że się cofnęliśmy, 2-3 groźne sytuacje, do tego rzut karny i na pewno to są rzeczy, które musimy wyeliminować. Ja sobie zdaję sprawę, że nie da się całego meczu 90 minut w pełni mieć pod kontrolą, bo też jest przeciwnik, też ma swoje założenia, swoje umiejętności, swoją grę. Natomiast bardziej mi chodzi o to, że musi być w naszym graniu więcej jakości, na pewno tego na momentami zabrakło. No, obudziliśmy się później w końcówce, stworzyliśmy sobie też tam po tych kontratakach 2-3 bardzo dobre sytuacje, bo sam na sam Marcela była poprzeczka po samym fragmencie. W 2 sytuacjach gdybyśmy to lepiej tą piłkę dograli, ale tu na pewno nie chcę być zachłanny, bo tak mówię, mogliśmy też stracić się bramki. Ogólnie na pewno cieszy wynik, cieszy trzeci mecz bez straconej bramki, natomiast no, musimy gdzieś tam w tym graniu lepiej grę kontrolować, kiedy zwłaszcza prowadzimy. Dziękuję.
Thank you.